zawsze słońce. I kolejny robię krok. Strach mnie przygniata, a w lęku ciąży broń. I o czym mam z tyłu głowy co dzień? No cześć, siema, witam was bardzo serdecznie. Tak, bez czapki, kurde, co tam te kudły moje mogą być? Nie są takie jeszcze najgorsze, ne? Człowiek z lasu. Słuchajcie, no i się zaczyna. I mówiłem, że się zacznie troszeczkę z lekkim opóźnieniem, ale się zaczyna. Holandia w drodze, Finlandia wiem, że była w drodze. Tutaj w Szkocji to jest tragedia jakaś. Nie wiem w ogóle, czy to tutaj tak naprawdę coś miało miejsce. Znajomi, którzy mieli mi coś tam udostępnić, powiedzieli, że nie mogli pojechać, także coś czuję, z tego co patrzyłem w internecie, to jest jedna wielka paranoja, no ale to można było się spodziewać tego, że no po prostu brytyjskie społeczeństwo jest pod takim butem, że im się nie chce, że to tak naprawdę to społeczeństwo moim zdaniem to już jest spisane na straty, to wszystko jest kwestią czasu. Na szczęście my mamy polskie paszporty, znaczy inne paszporty niż brytyjskie, więc można spierdzielać kiedy stąd. Znaczy no polskie. Także jakby coś, to można stąd uciekać, gdzie się chce. Polski konwój wolności rusza 12 lutego i migaweczkę już widzieliście, na samym końcu będzie cały ten klip, który no, reklamuje, który obwieszcza ów konwój wolności, który będzie leciał na stolicę, między innymi właśnie na Wiejską. I bardzo dobrze, bo z tej Wiejskiej to tych wszystkich kolesi, no większość, 95% tych kolesi trzeba po prostu zblokować. Takich jak zblokowani są politycy i nie tylko. Przede wszystkim, bo o to chodziło w Kanadzie, w Ottawie. Słuchajcie, pomalutku się ściemnia, ale jeszcze mnie jakoś widać. Słuchajcie, informacja taka w międzyczasie, z ostatniej chwili. Przekazuję wam informację z Kanady, bo na TikToku się pojawiło bardzo ciekawe nagranie, które chcę wam udostępnić. Nagranie, które pokazuje, udowadnia to, że tak, no zobaczycie na tym nagraniu, zresztą wszyscy czują się, że tak powiem, wspólnotą i wszyscy się łączą. Tutaj będziecie mieli przykład Polaków, którzy no, włączyli się jak najbardziej w pomoc trackersom w Kanadzie. Każdy pomaga jak może i to jest właśnie, to jest to, dzięki czemu wygramy. To jest to, co pokazuje jedność. Tak czyń, chciałoby się powiedzieć do wszystkich i chciałoby się, aby wszyscy czuli się jednością, aby wszyscy wszystkim pomagali, zwłaszcza właśnie biorąc pod uwagę, aby no, zostały zniesione wszystkie te głupie, idiotyczne restrykcje, które moim zdaniem są po prostu głupie i tyle. No ale miałem tu się nie wypowiadać, no ale kurde, jak tu się nie wypowiadać, kiedy no, aż ciśnie się na usta, żeby powiedzieć non possumus. Non possumus, czyli nie ma zgody. No bo nie ma zgody, kurde, na tą paranoję. Tell me what's happening. Mom. Ladies and gentlemen, this is from Polish, from Polish store. Yes. From Toronto. Oh, look what they're bringing in. They're eating better than us. Wow, I wish I was a trucker, man. Bread. Food, that looks like a barbecue right there. Looks like they're gonna be eating really well for a really, really long time. And we bless them, that is for sure. Look at this, look at all of the provisions. Oh my goodness, and guess what? Everybody is gonna wanna keep sharing for months and months and years. Oh yeah, my assistant Liz is really eyeing up those donuts. And she said, Hi, oh my goodness. Who are you? Yes, I'm Laura Lynn Tyler Thompson, and we're just presenting what's going on behind the scenes. Who are you? I'm Bernadette, and we came here with Anna from Toronto. We brought 1,550 Polish sausages for our truckers. We brought some bread and buns and
Polish donuts, and you know what? We know that they drive, so we didn't bring alcohol, but should they request some Polish vodka, we're very happy to bring that, so. Okay, that is wonderful. Why did you do this? Because we stand behind them. We come from communist country, and we came here because we didn't want to have oppression. We wanted to live in a free country, and for the last 2 years, we're living like prisoners. We are being told to stay at home. We're told not to go to the restaurant, not to go to the church. I mean, this is unbelievable. During communism times, we were able and free to go to the church. And there were times over here where we couldn't. So I really can't take it anymore. So I'm going to be coming here with the food weekly, bi-weekly, every 2 or 3 days until it ends. So this is it, everyone. All of these desperate housewives licking arms. Not with housewives. Business women. All right, business women. I love it. With the truckers. And so this is what's happening on the front lines, guys. All is well. Słuchajcie, no niespodziewana sytuacja. Byłem w trakcie robienia filmu, mieliśmy kolację i coś tam z dzieciakami trzeba było porobić i tak dalej. I tak to wszystko zleciało, prawdę mówiąc, że nie miałem czasu, aby usiąść i dokończyć tak naprawdę to wszystko. W każdym razie, co chciałem wam przekazać, Holandia też się jednoczy, Polska się jednoczy. Tutaj widzieliśmy fantastyczny materiał, fantastyczny przykład jednoczenia się ludzi. Ludzi, którzy nie są Kanadyjczykami, którzy przyjechali kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, zżyli się z tym środowiskiem, utożsamiają się z tym środowiskiem i czują potrzebę, aby się jednoczyć, aby pomagać, aby razem reprezentować to społeczeństwo. Mam na myśli tutaj właśnie te superdzielne Polki, kobitki, które się zjednoczyły z Kanadyjczykami, które czują potrzebę, że muszą to zrobić, że chcą to zrobić, nie muszą, chcą, że też się nie zgadzają z tymi obostrzeniami Trudeau i tej całej reszty, tej całej pozostałej bandy. I bardzo dobrze, i na tym polega właśnie jedność, i to jest doskonały przykład, to jest doskonały przykład tego, że można. Teraz przebitki z holenderskich dróg, to co się działo przez ostatnie kilka dni, a ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Trzymajcie się. No, zapewne do jutra. Na razie. Yeah.
Bye.